Tak. Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich bardzo serdecznie, bezpośrednio po naszym przylocie do Warszawy, prosto z Kijowa, gdzie przez ostatnie 3 dni tutaj w tutaj obecnym składzie pan poseł Marcin Święcicki, wiceprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej, pan Bartosz Kramek, prezes Fundacji Otwarty Dialog w Warszawie i ja, Michał Szczerba, członek Komisji Sejmowej Spraw Zagranicznych, byliśmy w tym składzie w Kijowie po to, żeby wyrazić naszą solidarność ze społeczeństwem ukraińskim protestującym na kijowskim Majdanie, ale także w wielu miejscach na Ukrainie. Także po to, żeby przekazać stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych, które zostało przyjęte we wtorek, a które solidaryzuje się w pełni ze społeczeństwem ukraińskim w ich dążeniach do skonsumowania, do zawarcia umowy stowarzyszeniowej. Szanowni Państwo, wracamy trochę rozgoryczeni, wracamy trochę rozżaleni tą decyzją, czy brakiem tej decyzji w Wilnie, a jednocześnie bardzo zbudowani. Przede wszystkim zbudowani postawą ukraińskiego społeczeństwa, które w sposób bardzo wyraźny, w sposób, można powiedzieć, entuzjastyczny wyraża swoją opinię na temat Unii Europejskiej, na temat swoich aspiracji związanych z członkostwem kiedyś, w przyszłości w Unii Europejskiej. Przyjmujemy to wszystko z wielkim spokojem, ale też przyjmujemy do wiadomości ten fakt, że prezydent Janukowycz mógł tę umowę podpisać w Wilnie, a jej nie podpisał. I jest to wielka odpowiedzialność w tym momencie społeczeństwa, wielka odpowiedzialność wszystkich liderów opozycji, aby doprowadzić do takich scenariuszy na Ukrainie, aby ta perspektywa europejska nie została zachwiana. Pozwólcie Państwo, że oddam głos panu posłowi Marcinowi Święcickiemu. Proszę Państwa, z Wilna nadeszły złe wiadomości, ale my przywozimy Państwu z Ukrainy dobre wiadomości. Na Majdanie zbiera się coraz więcej ludzi. W rozmaitych miejscowościach i małych, i dużych grupki się gromadzą i szykują swoje wyjazdy do Kijowa. Kiedy jeden minister mówi, że młodzież będzie karana za wyjazdy i protesty, to szefowa Komisji Nauki i Oświaty wydaje oświadczenie, że nie można studentów pozbawiać praw obywatelskich. Kiedy prezydent powołuje się, że to przemysłowcy się do niego jakoby zwrócili z propozycją odroczenia umowy stowarzyszeniowej, to Anatolij Kijach, szef największego, najpotężniejszego związku przemysłowców, mówi, że nie, że oni są gotowi sprostać temu wyzwaniu. Jurij Łycenko, który wyszedł z więzienia parę miesięcy temu, były minister spraw wewnętrznych, będzie organizował kolejne Majdany, kolejne mobilizacje ludzi na ulicach i na samym Majdanie, dlatego że bez tego nie wierzę, żeby można było powstrzymać rządy Janukowicza przed nadużyciami wyborczymi najrozmaitszymi. A więc mamy dobrą wiadomość. Społeczeństwo ukraińskie się mobilizuje do walki o stowarzyszenie, do walki o swoją przyszłość w Unii Europejskiej. Oni to czują, oni to tego chcą, oni w to wierzą i nie dają się zwieść jakimś rozmowom, jakimś mówieniem o tym, że to jest zbyt kosztowne, że ich na to nie stać, że mają jakąś inną, lepszą perspektywę. My musimy im w tym po prostu pomóc. I muszę powiedzieć, że czekają na tę pomoc. Występowaliśmy z posłem Szczerbą na Majdanie jeszcze we środę wieczorem, jeszcze kiedy nie było ostatecznie wiadomo, że nie będzie podpisania porozumienia i witali, byliśmy naprawdę entuzjastycznie, z wielką radością, znakomity był kontakt z publicznością. Oni mają też już dosyć tej całej imperialistycznej nostalgii za imperiami, sankcji, granic, braku swobody przemieszczania się. Chcą żyć normalnie, w wolnym świecie, w wolnym handlu, bez imperialistycznych tendencji, z możliwością do samostanowienia przez swój własny naród. Są tego świadomi i o to chcą powalczyć i na pewno warto, żebyśmy im w tym pomogli. Bardzo dziękuję. Pan Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog. To jest fundacja, która wspierała merytorycznie nasz wyjazd na Ukrainę, tę misję, którą razem z panem posłem Święcickim zrealizowaliśmy. Fundacja organizuje misje obserwacyjne do różnych krajów w Europie Wschodniej, w Azji Centralnej, na terenie postsowieckim. Byliśmy dzisiaj po 9 latach w Kijowie w wydarzeniach. Mieliśmy poczucie o podobnej randze jak pomarańczowa rewolucja
9 lat temu. Tak się też zaczęła geneza fundacji na Majdanie w Kijowie. Byliśmy ponownie, rzeczywiście bardzo entuzjastyczne przyjęcie, rzeczywiście wola narodu jednoznaczna. I wydaje się, że prezydent Janukowycz, którego czekają kolejne wybory za 2 lata w 2015 roku, powinien wziąć bardzo poważnie aspiracje społeczeństwa, które dąży do integracji z Unią Europejską, pod uwagę. Bardzo ważne jest też organizowanie kolejnych misji wsparcia ze strony Europy, ze strony polskich parlamentarzystów, ze strony organizacji pozarządowych, po to, żeby monitorować te wszystkie niepokojące zjawiska i przypadki, o których panowie posłowie wspomnieli. Chciałem dodać jedną rzecz taką jeszcze merytoryczną. Wysuwa się taki argument, że oto porozumienie musi być odroczone, dlatego że Rosja ze swoimi sankcjami spowodowała, że nie można eksportować do Rosji. Jest pewna blokada, wiele przedsiębiorstw może tego nie wytrzymać. Otóż, proszę Państwa, chciałem przypomnieć, że w Polsce, kiedy podpisaliśmy w 1991 roku umowę stowarzyszeniową, to pomoc unijna była znikoma. Ten program FAO-owski był mniejszy niż te programy, które są teraz dla Ukrainy, które chociaż nie są duże, to jednak jakieś są. Również z innych, co prawda, powodów, ale straciliśmy wtedy rynek radziecki. Przeszliśmy z rubla transferowego na dolary i około 100 przedsiębiorstw polskich eksportujących na rynek radziecki musiało się restrukturyzować, zwalniać ludzi, szukać partnerów na Zachodzie. Ale właśnie umowa stowarzyszeniowa, właśnie ta europejska perspektywa pozwoliła Polsce się z tego dźwignąć. Przyszli tutaj inwestorzy, weszliśmy w kooperację z innymi firmami i te zakłady się uratowały, w mniejszym lub większym zakresie się uratowały. Wydajność pracy wielokrotnie wzrosła, weszli na inne rynki. Ta sama szansa jest przed Ukrainą i nie ma jakiejś potrzeby pompować tam pieniądze po to, żeby były przejedzone. Tylko potrzeba jest wprowadzić rządy prawa, zwalczać korupcję, otworzyć się na Unię Europejską, zaprosić inwestorów, którzy jeśli będzie rządy prawa, będą, to oni tam przyjdą i to wyciągnie Ukrainę z tej trudnej sytuacji, w jakiej się Ukraina znalazła. Jeszcze jedno zdanie dodam tylko, że jest rzeczywiście Ukraina w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, ale to przecież nie jest wina ani współpracy w tej chwili z Unią Europejską, ani nawet póki co jeszcze nie stosunków z Rosją. To jest wina również wielu lat populistycznej, złej, niereformatorskiej polityki kolejnych rządów ukraińskich. To też trzeba przyjaciołom powiedzieć prawdę. Musicie zacząć wejść na drogę reform. Tę szansę dawało stowarzyszenie. Związek z Rosją oczywiście takiej szansy żadnej nie daje. Szanowni Państwo, chcieliśmy Państwu powiedzieć, czym jest Euromajdan, czym jest ta wielka rewolucja europejska młodych Ukraińców, przede wszystkim licealistów, studentów, którzy tak gromadnie, masowo spotykają się na kijowskim Majdanie. To jest nowe pokolenie Ukrainy. To jest nowe pokolenie Ukrainy, które nie chce, żeby ktoś pozbawił ich przyszłości, nadziei, możliwości realizacji tego prawa do szczęścia, które widzą w ramach Unii Europejskiej i mają pełną świadomość, że to, co się dzieje, to, co się działo także w Wilnie, to jest wielki wybór cywilizacyjny Ukrainy, który musi podjąć to społeczeństwo, w tej chwili przede wszystkim społeczeństwo, ponieważ jak widać na razie na władzę to społeczeństwo nie ma co liczyć. Nas kompletnie nie przekonują takie pokrętne tłumaczenia prezydenta Janukowycza. On miał tą szansę, ta ręka była wyciągnięta. Ta umowa czekała na podpisanie, mimo wielu naszych wątpliwości co do przygotowania tego kraju. Ale to była decyzja polityczna i on tę decyzję polityczną na dzisiaj odrzucił, więc liczymy na społeczeństwo obywatelskie, liczymy na opozycję. Liczymy, że w roku 2015 w sposób swobodny Ukraińcy będą mogli wyrazić swoją wolę za konkretnym kandydatem, a tak naprawdę za konkretnym programem politycznym, który będzie łączył także członkostwo tego kraju w przyszłości w Unii Europejskiej. Są jakieś pytania? Znaczy, bitwa o wybory w 2015 roku będzie teraz najważniejszą bitwą na Ukrainie. Czy te wybory odbędą się w warunkach demokratycznych, czy też prezydent Janukowicz, który stracił popularność, mając bardzo trudną sytuację gospodarczą, z której nie wyciągnie się tą chwilową pomocą rosyjską, czy on będzie starał się wygrać te wybory za wszelką cenę i za cenę fałszowania, zastraszania, przechwycenia mediów, co już się dzieje w dużej mierze, czy też odbędą się w warunkach w miarę demokratycznych i naród będzie mógł swobodnie wyrazić, kogo chce mieć na swoim czele. To jest największa bitwa, która nam się szykuje w tej chwili na Ukrainie. Na pewno sami Ukraińcy będą o to walczyć, to już widać, że nie ustąpią, ale również i my musimy patrzeć, co się tam dzieje, żądać przestrzegania standardów, wysyłać misje obserwacyjne, długoterminowe, żeby najbliższe wybory odbyły się w sposób możliwie demokratyczny.
58% Ukraińców jest, czy było za podpisaniem umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. W tym miejscu, w tym momencie aspiracje ukraińskiego społeczeństwa oraz decyzje prezydenta się całkowicie rozminęły. Dlatego też tak bardzo boimy się o wybory w 2015 roku. Jak człowiek, który był w stanie nie uwzględnić opinii swojego społeczeństwa, swoich wyborców, będzie chciał prowadzić kampanię wyborczą, będzie chciał realizować proces wyborczy w takiej sytuacji, kiedy tak wprost odrzucił tego typu opinie, tego typu zachęty, które dawało mu społeczeństwo przez ostatni tydzień. Jeszcze mówić o pomocy merytorycznej, to byłoby dobrze, żeby opracować wspólnie z Ukraińcami, z Bankiem Światowym program rzeczywistych oszczędności energetycznych i racjonalnego zużywania energii. Gdyby Ukraina miała wskaźniki zużycia energii na dochód narodowy, taki jaki jest średnio w Unii Europejskiej, w ogóle nie musiałaby importować gazu z Rosji. Byłaby znacznie bardziej niezależna i to byłoby znacznie tańsze. Bo teraz ceny są bardzo niskie, konsumenci mało płacą, w związku z tym nie oszczędzają, marnotrawią tę energię, ale podatnik ukraiński tak czy owak musi płacić, bo Gazpromowi tę wielką cenę trzeba zapłacić. Więc to w sumie naród płaci za to dużo więcej, niż by płacił, gdyby przeprowadził reformę energetyczną. To jest trudna reforma, musi mieć osłony socjalne, trzeba ją dobrze przeprowadzić. Fundusz Walutowy stawia to jako warunek, o tym się mówi, ale nie tylko trzeba mówić, trzeba również przygotować konkretny program. To można zrobić tylko przy współpracy władz ukraińskich. Jeśli one będą chciały tego, to myśmy, Bank Światowy czy Zachód, szerzej mówiąc, powinien im pomóc w opracowaniu takiego dobrego, kompetentnego, szczegółowego programu, który pozwoli im zmniejszyć zależność energetyczną i zniżyć koszty w ogóle funkcjonowania kraju. I ostatnia rzecz. Obserwowaliśmy także na Ukrainie, czego nie widzieliśmy wcześniej przed wyjazdem do Kijowa, że na Ukrainie trwa, bardzo tak powiem, kompleksowa kampania antyeuropejska, finansowana przez Stowarzyszenie Ukraiński Wybór, powiązane z politykami prorosyjskimi. Widać w Kijowie plakaty antyeuropejskie, plakaty bardzo populistyczne, które straszą społeczeństwo ukraińskie integracją z Unią Europejską. To musi wywołać także działania informacyjne, działania edukacyjne instytucji europejskich, w szczególności Komisji i Parlamentu Europejskiego. Nie może być tak, że społeczeństwo ukraińskie będzie pozbawione tego typu informacji w sytuacji tak zmasowanej kampanii antyeuropejskiej. Dodam tylko jeszcze, że Polska ma tutaj do odegrania szczególną rolę i rzeczywiście nasze rozmowy z politykami, społecznikami ukraińskimi bardzo często przybierały prośbę takiego apelu, żeby Polska tak jak dotąd dalej bardzo mocno wspierała w Unii Europejskiej europejskie aspiracje Ukrainy. Część polityków ukraińskich obawia się także, że żądania Putina nie skończyły się na tym, że zaprzestano, że wstrzymano podpisanie umowy stowarzyszeniowej, ale że następnym żądaniem będzie rychłe przystąpienie do Związku Celnego pod egidą Rosji. Polska jest bardzo dobrze odbierana na Ukrainie. Dziękują nam bardzo za nasz lobbying, za naszą pomoc, za to, że jesteśmy adwokatami Ukrainy w Europie. Pytali nas nawet, czy już żeśmy się nie zmęczyli tym lobbowaniem na rzecz Ukrainy. Mówiliśmy nie, nie zmęczyliśmy się, bo widzimy wielką szansę Ukrainy w integracji z Unią Europejską. Tak jak myśmy tę szansę wykorzystali, również jest taka szansa dla nich i my się tym naprawdę nie zmęczymy, lobbując i będąc adwokatami ich sprawy. Bardzo nas ucieszyła deklaracja prezydenta Komorowskiego w Wilnie, że jak nawet będzie trzeba, to będziemy nie tylko trzymać te drzwi europejskie otwarte dla Ukrainy, ale nawet wsadzimy tam swoje własne nogi po to, żeby